Satoshi. Okamoto zesłał na świat. Koiny w powietrzu unosił się zapach nadziei. Nowa era wolności finansowej. Krzyczeli entuzjaści, lecz mało kto wtedy wiedział, że oto narodził się nowy bank Bitcoin. Władca cyfrowego piekła. Wyobraź sobie młodego inwestora. Śnił o Lambo, rajach podatkowych i wiecznej imprezie na Bahamach. Z każdym kliknięciem na giełdzie w jego oczach płonęły zielone liczby, jakby szepcząc: ja staję się wybrańcem. To ty odnajdziesz krala bogactwa. I rzeczywiście na początku tak było. Bitcoin rósł jak trawa po deszczu, niczym religijny cud. Każdy hodler czuł się jak mesjasz swoich finansów, ale potem... Potem nadszedł dzień korekty. Cena spadła o 30% w 5 minut, a nasi bohaterowie z przerażeniem patrzyli na swoje portfele, które kopniały szybciej niż w świetnym kofle. To ty, to